Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję chłodzenia na procesor, czyli coś, czego dawno, dawno nie było u mnie na kanale. Jest to Cryorig M9, niewielkich rozmiarów cooler na procesor, kompatybilny tylko i wyłącznie z podstawką Intela LGA 1150, 51, 55, 56. Za chwilkę zerkniemy sobie na dane techniczne, natomiast tu jeszcze z boku mamy kilka informacji ciekawych, m.in. to, że chłodzenie nie będzie wadziło o sloty pamięci RAM, i również bardzo prosta instalacja, którą tutaj się chwali producent, która powinna zająć około 4 minut. Nie jestem w stanie to uwierzyć, bo to nie jest pierwszy cooler, pierwsze chłodzenie na procesor od Cryoriga, które testuję u siebie na kanale. Zerkniemy sobie teraz na dane techniczne. Wymiary chłodzenia: długość 87 mm, szerokość 102 mm i wysokość 124,6 mm. Waga razem z wentylatorem 425 g, 3 rurki cieplne 6 mm. Chłodzenie, czyli wieża chłodzenia, posiada 40 finów, podstawa miedziana, ale niklowana i TDP 120 W. TDP, przypomnę, jest to ilość wydzielonego ciepła wyrażona w watach. Wentylator 92 mm. Z ciekawszych rzeczy tutaj poziom głośności podany przez producenta 26,4 dB. Obroty od 600 do 2200, oczywiście z tolerancją plus minus 10%. I to tyle z ciekawszych rzeczy, także teraz zerkniemy sobie na chłodzenie. Chłodzenie, jak widać, naprawdę kompaktowych rozmiarów. Finy dość szeroko od siebie rozstawione, także miejmy nadzieję, że będzie cicho. Na górze plastikowa pokrywa w dość nietypowym kształcie. Całkiem fajnie to wygląda. Do tego mam jeszcze logo Cryorig. Podstawa jest miedziana, natomiast jest, jak widać, niklowana. Również niklowane są rurki cieplne, co bardzo estetycznie wygląda. I mamy już zamocowane śruby, którymi to chłodzenie montujemy na płytę główną. Także powinno pójść naprawdę szybko i sprawnie. I szybki rzut oka na zawartość opakowania. Tutaj znajdziemy oczywiście elementy montażowe, włączając to plastikowy backplate, tubka pasty termoprzewodzącej, która wystarczy na kilka aplikacji, instrukcja obsługi, jak i również dodatkowe klipy, gdybyście chcieli zainstalować opcjonalny wentylator do konfiguracji push-pull. Chłodzenie już zainstalowane, instalacja faktycznie zajmuje dosłownie chwilę. I tak jak producent deklarował, nie mamy tutaj problemu z pamięciami RAM. Możecie instalować kości wysokie, takie jak Wam się tylko podoba. I również chłodzenie nie wadzi o pierwszy slot PCI Express. Test dobiegł końca. Zerkniemy sobie teraz na ekran. Zrobię zbliżenie, żebyście dobrze to widzieli. Tak powinno być ok. Procesor jest to Pentium K, Intel Pentium K, podkręcony na 4,4 GHz, napięcie 1,34 V i temperatura na najcieplejszym rdzeniu 67 stopni Celsjusza. Czyli naprawdę bardzo przyzwoicie, a warto dodać, że chłodzenie generowało z odległości 400 cm niecałe 35 dB. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo cicho. Czas na kilka słów podsumowania. Chłodzenie kierowane raczej dla osób, które chciałyby zastąpić chłodzenie boksowe w swoim procesorze lub dla osób, które chciałyby delikatnie podkręcić swój procesor. Mówię oczywiście o procesorach Intel i5 z odblokowanym mnożnikiem, czyli z dopiskiem K. Tutaj wartości 4,4,2 GHz powinny być osiągalne, ale wiadomo, wszystko zależy od tego, jaką sztukę procesora traficie, jakich napięć będziecie musieli użyć itd., itd. Natomiast te wartości powinny być w większości przypadków osiągalne. Co do testów, które ja przeprowadziłem tutaj na procesorze Intel Pentium K, tak się jego potocznie nazywa, natomiast jest to Intel Pentium G3258, podkręcony na 4,4 GHz z napięciem 1,34 V, czyli dość wysokim, temperatury bardzo przyzwoite, około 67 stopni Celsjusza, i za co leci ogromny plus, to za kulturę pracy, bo chłodzenie nie przekroczyło 35 dB, czyli naprawdę bardzo cicho. Robiłem również teściki na niepodkręconym procesorze, temperatury nie przekroczyły 50 stopni Celsjusza, a głośność to zaledwie 31,4 dB, czyli naprawdę chłodzenie wręcz niesłyszalne. Kolejną zaletą jest kompatybilność z pamięciami RAM. Tutaj możecie instalować kości wysokie, takie jak Wam tylko się podoba, i również nie ma problemu z pierwszym slotem PCI Express. Łatwość montażu, kilka minut, naprawdę każdy sobie z tym poradzi i chłodzenie będzie posadzone na płycie głównej. Co do minusów, szkoda, że mamy pastę silikonową, a nie lepszą, także tutaj na temperaturach pewnie jeszcze moglibyśmy troszeczkę ugrać. Cena chłodzenia około 109 zł, linka do niego znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Natomiast ja przyznaję znaczek rekomendacji. Moim zdaniem chłodzenie na to zasługuje, chociażby ze względu na jakość wykonania, bardzo przyzwoita, niklowane rurki cieplne, również niklowana podstawa, wydajność naprawdę na niezłym poziomie i
rewelacyjna wręcz kultura pracy. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.